Tydzień temu Aura pokrzyżowała nieco plany suwalskiego motokartu, ale jak mówi wiceprezes stowarzyszenia Robert Wierzajtys, co się odwlecze, to nie uciecze. W minioną niedzielę dzieciaki na torze kartingowym przy ulicy Sikorskiego miały moc zabawy, frajdy i nieco tak bardzo potrzebnej im edukacji. Dzisiaj mamy rozpoczęcie inkubatora kartingowego. Inkubator kartingowy jest skierowany do dzieci, młodzieży z naszego miasta. Tu właśnie w te dni otwarte dla tych młodych ludzi mogą nieodpłatnie pojeździć takim sprzętem prawie że profesjonalnym, tak, w zależności od tego, jakim stopniu zaawansowania są ci młodzi ludzie. Nic za to nie płacą, są tu ludzie przygotowani do opieki nad nimi. Zapraszamy rodziców, jak zwykle, z tymi młodymi ludźmi. Coroczny inkubator to niezwykła gratka dla młodych ludzi, ponieważ impreza dzięki dorosłym już pasjonatom motoryzacji pozwala młodym i bardzo młodym ludziom usiąść w bezpiecznych warunkach za kierownicą pojazdu napędzanego silnikiem. Żeby mogły zapoznać się troszeczkę z motoryzacją, z to taką bezpośrednio, gdzie usiądzie, gdzie poczuje wibracje i zapoznają się jakby w skrócie z tą motoryzacją od podszewki, tak? Czyli warunki bezpieczeństwa, o ruchu drogowym, prowadzenie, jak to działa, jak hamuje, co się dzieje w warunkach atmosferycznych niekorzystnych. I na takie rzeczy, gdzie na pewno nie mogłyby w tym uczestniczyć do pełnoletności. Podczas inkubatora z dziećmi pracują bardzo doświadczeni instruktorzy, których wiedza i umiejętności, również te potrzebne do skutecznego kontaktu z dziećmi, są na najwyższym poziomie. Nie trzeba się więc obawiać o bezpieczeństwo małżonków. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to zapewniamy wszystkie możliwe, dostępne środki, czyli kaski, tak, są szkolenia. Mamy zaplecze takie przygotowane do tego, żeby przygotować do tej jazdy, tak? Młodego człowieka. No na pewno nie wsadzamy go i wypuszczamy. Jest to wszystko w nadzorze, w ścisłym nadzorze. Benefity dla motokartowego na rybku i późniejszych zawodników klubu są niezwykle cenne. Tutaj chodzi przede wszystkim o zapoznanie się z taką, ja wiem, bezpośrednią motoryzacją, czyli nie tylko w grach i z boku na przejściu dla pieszych, tylko jak to hamuje, jak to działa, jak się uruchamia, jak można zahamować, co można ominąć, w jakim stopniu to jest bezpieczne, co jest niebezpieczne. Myślę, że tacy młodzi ludzie po takim kilkukrotnym szkoleniu na pewno zupełnie inaczej spoglądają nawet na temat przejścia dla pieszych i wiedzą, że samochody nie zatrzymują się w miejscu. Jest to rzecz, na którą trzeba jakby zwrócić uwagę pod kątem tego, że jest to też rzecz niebezpieczna i trzeba do tego ostrożnie podchodzić, z rozwagą. Spotkany na torze Igor pierwszy raz za kierownicą gokarta siadł zaledwie jako 7-latek. Co pamiętasz z tego dnia? Że na drugim zakręcie wypadłem z toru. Nie bałeś się? Znaczy trochę. Jak sobie poradziłeś? No, tata mi pomógł wyciągnąć z trawy i jeździłem dalej. Nie bałeś się drugi raz wsiąść? Trochę tak. To dlaczego pojechałeś? No bo spodobało mi się. I mimo upływu 5 lat nadal się podoba. A miłością do motoryzacji zarażają się już kolejni adepci. Ten ma dopiero 4 lata i najwyraźniej bardzo mu się to podoba. Udział w inkubatorze jest nieodpłatny. Możliwe to jest dzięki sponsorom, darowiznom z tak zwanego 1%, ale też samym działaczom klubu, którzy nierzadko wykładają na tego rodzaju imprezy własne pieniądze. Doceniając istotę i jakość umiejętności nabywanych tu przez bardzo młodych ludzi, inicjatywę wspiera również honorowym patronatem prezydent Suwałk. I nie jest to tylko wsparcie na papierze. Jeśli chodzi tutaj o wsparcie, to w dużej mierze możemy zawdzięczyć to, że dzisiaj tu się widzimy i że wszystkie inne wcześniejsze imprezy się odbyły i te, które się odbędą w najbliższej przyszłości, czyli w tym roku kalendarzowym. Możemy to zawdzięczyć dla pana prezydenta Czesława Rynkiewicza i dla jego całej załogi, czyli Wydziału Sportu. Tutaj pozdrawiam pana Miłosza i innych dobrych ludzi, którym zależy na różnorodności w mieście. No bo to jest jakby ta, troszeczkę taka nisza, ale to jest nisza, na którą jest przyzwolenie. Jest chęć do działania, jest wsparcie z ich strony w każdym jednym działaniu, w jakichś nierozwiązanych sprawach, w jakichś drobnych konfliktach, niewyjaśnionych rzeczach. I tutaj możemy na nich liczyć i zawsze nie zostaje to bez echa. I zawsze kończyło się do tej pory pozytywnie, tak? Czyli tutaj wielki ukłon
z wielkim szacunkiem w tamtą stronę w Urzędu Miasta. Zgodnie z terminarzem kolejne inkubatory odbywać się będą 26 i 27 czerwca, 3 i 4 lipca. Następne 10, 11, 17, 18, 24, 25 i 31 lipca. W drugim z wakacyjnych miesięcy spotkania zaplanowano na 1, 14, 15, 28 i 29 sierpnia. Ostatnia tegoroczna runda inkubatora to 4 i 5 września. Warto odwiedzić Tor Sikorskiego, bo jak widać wszyscy bawią się tutaj doskonale. Telewizja Suwałki objęła tegoroczny inkubator patronatem medialnym, a pełen terminarz spotkań dostępny będzie od wtorku na naszej stronie internetowej tvsuwalki.pl.